Cześć kochani, witam się z Wami bardzo serdecznie i dzisiaj zapraszam na film, w którym pokażę Wam, co zabieram do szpitala do porodu, zarówno dla mnie, jak i dla maleństwa. Serdecznie zapraszam do oglądania. Jeżeli chodzi o pakowanie torby do szpitala, to bardzo ważne jest przygotowanie do tego tematu. Powiem Wam, że ja naprawdę zrobiłam duży research i po prostu szukałam różnych filmików i tak dalej, więc uważam, że to jest mega ważne, ale nie najważniejsze. Najbardziej istotną kwestią jest to, żebyście zajrzeli na stronę szpitala i zobaczyli, co jest potrzebne właśnie w Waszym szpitalu, co koniecznie musicie zabrać, a czego zabierać nie musicie, czyli na przykład u nas nie potrzeba ubranek dla dziecka. Z tego też względu ja takich ubranek nie biorę, są za to potrzebne inne rzeczy, które zaraz zobaczycie. Na początku pokażę Wam torbę do szpitala, którą pakuję dla siebie, czyli torbę do porodu i później do pobytu tego 2-3 dni w szpitalu. Mam nadzieję, że nie dłużej. W każdym razie, jeżeli chodzi o torbę, pochodzi ona z Decathlonu. Ja ją kupiłam na promocji z jakieś 50 zł. Ona bodajże kosztuje około 80, ale jest bardzo fajna, pojemna i myślę, że później spokojnie przyda mi się po prostu w jakąś podróż. Zacznę od bocznych kieszonek, tak naprawdę tylko jedna jest zajęta. Nie wiem, czy to widać, ale słuchajcie, tutaj, w tej kieszonce mam lizaki, chupa chupsy. Dlaczego mam lizaki? Dlatego, że w niektórych szpitalach praktykowane jest to, że podczas porodu, kiedy zaczyna nam brakować energii, to po prostu położna zgadza się, żeby takiego lizaka sobie zjeść, żeby tej energii troszkę zyskać. Zobaczymy. Nie wiem, czy akurat w szpitalu, w którym będę rodzić, jest to praktykowane, natomiast włożyłam, one dużo miejsca nie zajmują, najwyżej przyjadą z powrotem do domu. I otwieramy torbę i pokażę Wam, co jest w środku. Na samej górze mam kapcie. Kapcie te akurat kupiłam w Biedronce, ale jeszcze zastanawiam się, czy je brać, ponieważ stwierdziłam, że może lepiej będzie po prostu zabrać tylko i wyłącznie ze sobą japonki, takie, które przydadzą się zarówno pod prysznic, jak i po prostu do chodzenia po szpitalu, a później je wyrzucę. Te kapcie w razie czego mogę wyprać, one są materiałowe, więc jeszcze się waham i jak widzicie, jeszcze są nowe. Kolejną rzeczą są buty, które są bardzo duże, ponieważ są to buty dla mojego męża. Mąż będzie towarzyszył mi przy porodzie. Jeżeli chodzi o rozpiskę tego właśnie, co w naszym szpitalu potrzeba do porodu dla taty, to między innymi wygodne buty, także takie też kupiliśmy. Kolejna, jedna z najważniejszych rzeczy, to teczka z dokumentami. Tutaj są wszystkie moje dokumenty od początku ciąży, a także moja karta ciąży. I mam to w takiej właśnie sztywnej teczce, którą dostałam w szkole rodzenia. Następne mamy ręczniki i ja mam ręcznik zarówno taki troszkę mniejszy, jak i większy. Kupiłam je w Pepco, słuchajcie, są to ręczniki ciemne, na czym mi zależało, ponieważ okazało się, że w domu mamy same jasne ręczniki, a jednak wolałabym i tak jakby pewnie bym się czuła, gdybym jednak miała coś ciemniejszego, w razie czego gdyby się wybrudziły. Są one też dosyć cienkie, więc myślę, że będą szybko schły. To też jest, myślę, ważne w szpitalu. Zapakowałam także już wodę z dzióbkiem, ponieważ woda z dzióbkiem ponoć jest najlepsza, jeżeli chodzi o poród naturalny, ponieważ łatwiej się po prostu nam napić, kiedy tego potrzebujemy. I tutaj mam jakąś taką większą butelkę, oczywiście ona jest nieotworzona, także będzie sobie czekać, ale już chciałam ją mieć zapakowaną. Na pewno jeszcze kupimy zgrzewkę taką do auta, żeby mieć później na pobyt w szpitalu. Natomiast wiecie, już chciałam być przygotowana w 100%. Mam także ręcznik kuchenny, ręcznik, który tak naprawdę przyda się pewnie w przypadku wielu rzeczy, między innymi do wycierania okolic intymnych po porodzie, jest to bardziej higieniczne. Ja Wam powiem, że ja też czasami lubię sobie po prostu buzię wytrzeć takim ręcznikiem kuchennym, papierowym i później ten ręcznik wyrzucić, niż takim ręczniczkiem malutkim. Na pewno do szpitala bym nie brała takiego małego ręcznika, ponieważ na nim by się zebrało od razu mnóstwo bakterii, więc już pewnie drugi raz bym go nie chciała użyć, natomiast taki ręcznik kuchenny jak najbardziej się przydaje i jest
jest bardziej higieniczny. Tutaj mam kolejną rzecz, są to podkłady, mam nawet napisane. Podkłady na łóżko 60×90, ja już na takim podkładzie, powiem Wam szczerze, teraz śpię. I są to podkłady, które po prostu, jeżeli szpital nie zapewni mi, to ja będę mogła sobie położyć, żeby się czuć pewniej, gdyby coś tam się stało, gdybym coś mogła wybrudzić, to wiecie, lepiej tak niż spać w brudnej pościeli. Też nie wiem, jak tam jest, jeżeli chodzi o wymianę pościeli i tak dalej. Nigdy jeszcze nie rodziłam, nie byłam na porodówce, także trudno mi to stwierdzić. I jak widzicie, zapakowałam sobie to w taki woreczek z Ikei i dużo właśnie rzeczy w tej mojej torbie do szpitala będzie zapakowane w te woreczki, ponieważ ja uważam, że to jest super rozwiązanie, tym bardziej jeżeli sobie napiszemy co i jak, wtedy zarówno ja, jak i mój mąż nie będziemy mieli problemu, żeby cokolwiek w torbie znaleźć. Kolejne mamy podkłady poporodowe. Są to podkłady firmy Canpol Babies. Ja mam jeszcze z Belli też w zapasie i jeszcze jakieś jedne bodajże z Akuku. Zobaczymy, które będą najlepsze. Biorę tylko jedno opakowanie, w razie czego mąż mi dowiezie. Następnie mamy wkładki laktacyjne i te wkładki pochodzą z Rossmana. One są po prostu odpakowane i wpakowane w ten woreczek. A tutaj mam takie wkładki laktacyjne ze szkoły rodzenia, które też są bardzo fajne, bo ja już czasami potrzebowałam skorzystać z tego typu rzeczy. Także wzięłam sobie i jedne i drugie, zobaczymy, które będą lepsze. Tutaj nam się wyłania jakiś woreczek, to od razu Wam również pokażę. Tutaj sobie już nie podpisywałam, ponieważ mam tutaj dużo różnych rzeczy. Mam magnes, mam szczoteczkę do zębów, mam taki higieniczny jakby podkład na toaletę. Mam też moje witaminy prenatarne, które będę zażywać również, jak będę karmić piersią. Mam sól fizjologiczną, mam waciki jałowe, mam majteczki te takie siatkowane. Także tutaj są takie higieniczne rzeczy, których również zabraknąć nie mogło. A tutaj mamy taką kosmetyczkę. Zarówno kosmetyczka, jak i te wszystkie pojemniczki pochodzą z Rossmana. Kupiłam je, ponieważ stwierdziłam, że nie będę brać dużo miniaturek, oprócz tego białego jelenia, który jest żelem do higieny intymnej. I tak mi się kończył, więc musiałabym kupić, także wzięłam sobie po prostu taki mały, taką małą wersję. A tutaj mamy odżywkę do włosów, szampon oraz żel pod prysznic. Mam też taką kosmetyczkę zwykłą i ta kosmetyczka pochodzi z AliExpress i w środku jest tak, jest woda termalna, którą niektórzy polecają przy porodzie naturalnym. Mam tutaj także pastę do zębów, taką mniejszą. Mam jakąś końcówkę mojego płynu micelarnego, ten jest akurat z Douglasa. Co ja tutaj jeszcze mam? Mam balsam do ust, on również jest polecany przy porodzie naturalnym, żeby właśnie się zaopatrzyć, bo bardzo pierzchną usta. Mam jednorazową maszynkę do golenia. Co ja tu jeszcze mam? Kilka jakichś próbek kremów, frotki do włosów, gumki do włosów i wsówki. I mam także lanolinę, czyli maść, którą w razie czego na brodawki będę używać. Mam dwie wersje, mam ten Maltan i właśnie po prostu lanolinę z tej firmy, z której mam także wkładki laktacyjne. I jeszcze mam, tutaj mamy nitkę do zębów. Co tu jeszcze jest? I pilniczek, także zobaczymy. Nie brałam jakichś kosmetyków, nie wiadomo jakich, kremik, jakiś tam delikatny chyba podkład. Po to tylko, żeby w razie czego, żebym się lepiej poczuła lub po prostu już na wyjście, żeby się troszkę ogarnąć. Ale dużo tego nie ma, bo uważam, że w szpitalu będę myślała o czym innym, a nie o tym, żeby być w pełnym makijażu i wyglądać jak modelka. Tutaj mamy taki troszkę większy woreczek i też mam napisane, co tu jest. Jest tu bielizna. Mam dwa lub trzy. Mam trzy biustonosze do karmienia. Dwa są z HM-u, jeden mam taki z Allegro zwykły. Mam jedne skarpetki, ponieważ też podczas porodu ponoć bardzo marzną stopy, zobaczymy. I mam też kilka par po prostu bawełnianych majtek. Biorę te siateczkowe, ale też bawełniane mogą mi się przydać. Także to jest ten woreczek. I skoro mam bieliznę, to przydałaby się również piżamka. Tutaj mam akurat dwie koszule nocne i są to takie koszule zapinane po prostu tutaj z boku, tak żeby było wygodnie karmić. Ja je zamówiłam na Allegro za jakieś grosze, 20 kilka złotych za sztukę.
Również postaram się Wam znaleźć linka, może akurat Wam się przyda. Tym bardziej, że są to koszule gładkie, nie mają żadnych wzorów ptaszków, króliczków, kotków, bo tego jest mnóstwo, a takich prostych, zwykłych, ładnych koszul nocnych właśnie do szpitala było mi bardzo trudno znaleźć, więc to są te koszule. Mam jeszcze jedną koszulę na szelkach. Ona też jest fajna, ponieważ ma po prostu taki bardzo duży dekolt, dzięki czemu też będzie mi wygodnie karmić. No i jest na szelkach, więc będzie troszkę taka cieńsza, może będzie mi mniej gorąco, więc i taką również sobie wzięłam. I w tym woreczku mam szlafrok, taki zwykły bawełniany, po prostu tak, żeby zarzucić, gdy będę wychodzić na korytarz, żeby czuć się pewniej. Nie wiem, czy będę z niego korzystać, zobaczymy, jaka będzie pogoda, jak się będę czuła i czy będę chciała w ogóle coś na siebie zarzucać, bo ponoć na tych oddziałach jest bardzo gorąco, ale stwierdziłam, że to może mi się przydać, więc też sobie wzięłam. I oczywiście mam również japonki, są to akurat japonki z Pepką, zapłaciłam za nie chyba 2 zł albo 3 zł na promocji, więc naprawdę nie będzie mi ich szkoda wyrzucić, no i się zastanawiam cały czas nad tymi kapciami. I ostatnią rzeczą jest taki strój dla mojego męża, po prostu, jak możecie tutaj zobaczyć, jest to taki fartuch, który będzie mógł ubrać na swoje ubrania podczas porodu, bo takie rzeczy ponoć są również wymagane. Ja to zamówiłam na Gemini, także też Wam postaram się zostawić link. Teraz przejdziemy do torby dla maluszka. Jak widzicie, jest to torba sportowa. Moja torba na siłownię z Adidasa. Myślałam szczerze, że w tą się zapakuję ja, a dla maleństwa wezmę coś w ogóle jeszcze mniejszego, ale niestety się nie udało. Także tutaj są rzeczy dla mojej Julki. I już Wam pokazuję, co tu jest. Po pierwsze, bierzemy rożek. Bierzemy rożek z tego względu, że był na rozpisce i chciałabym też, żeby miała coś swojego. Później będę mogła to wyprać w domu. On wprawdzie był prany i prasowany, ale widzicie, w torbie troszkę mi się zmiął. Rożek jest bardzo fajny, ponieważ można go użyć zarówno jako kocyka, jak i do otulenia maleństwa, więc myślę, że na pewno mi się przyda. Oczywiście bierzemy także ze sobą pampersy. To są pampersy, słuchajcie, które możecie dostać za darmo w Rossmanie, ponieważ jeżeli jesteście w klubie Rossman, posiadacie także kartę Rosne, to wtedy, jeżeli jesteście już powyżej 30, bodajże 4 tygodnia ciąży, powinniście dostać na maila informację o tym, że należy Wam się paczka pampersów za grosz. Jest to taka akcja, która jest już w sumie od dawna, natomiast powiem Wam, że ja żadnego SMS-a nie dostałam, żadnego maila nie dostałam i po prostu spytałam się w Rossmanie, czy taka paczka mi się należy. Pani zeskanowała moją kartę, okazało się, że tak. Także jeżeli nawet Wam nie przyjdzie żadna wiadomość, to warto się zapytać. Zawsze taka paczka się przyda. Jest ona idealna właśnie do szpitala, bo nie jest duża. No i wszyscy polecają pampersy na sam początek, także cieszę się, że je mam. Kolejne są pieluszki tetrowe i mam tylko 3 wpakowane. Wydaje mi się, że jeszcze sobie doładuję ze 3, żeby mi nie zabrakło, żeby w razie czego po prostu były. Oczywiście już są one wyprane, w tym płynie Lovella, żeby były takie przygotowane dla maluszka, żeby nic ją tam nie uczulało, więc też sobie wpakowałam w ten taki woreczek CK. Tutaj mamy taki większy wór, w którym są naprawdę przeróżne rzeczy. Tutaj też już nie podpisywałam, ale mniej więcej widać, co tu jest. Są rzeczy do pielęgnacji. Mamy oliwkę, której my generalnie używać nie będziemy, natomiast ponoć ona się idealnie sprawdza do obmycia pupki po tej smułce, po tej pierwszej kupce dziecka. Mamy sudokrem, którego ja też mam zamiar nie używać oczywiście zawsze i codziennie, tylko w razie potrzeby. Mamy sól fizjologiczną, mamy jakieś próbki różnych takich właśnie emolientów, jakichś balsamów. Tutaj widzę, że jest bepanten, oczywiście jałowe gaziki. Tutaj mamy te takie gaziki do przemywania pupy. Miałam ich nie brać, ale stwierdziłam, że jeszcze mogą mi się przydać także w szpitalu, do czegokolwiek tak naprawdę. Tutaj mam też linomak, którego będziemy używać do pupki. Mamy oktanisept, mamy chusteczki. Mam także już wyparzony smoczek, bo też nie wiadomo, czy będzie chciała smoczek, czy nie. Więc tu jest taki kosmetyczny worek. Tu z kolei mamy podkłady higieniczne, ale takie mniejsze, 40×60, ponieważ podejrzewam, że będę chciała po prostu dodatkowo zabezpieczyć przewijak czy łóżko, gdzie będę malutko przebierać, więc też wzięłam takie podkłady. I ostatniego mamy Whizbird, czyli tego szumiącego ptaszka. Powiem Wam, że jeszcze się waham, czy go zabrać ze sobą, czy po prostu nie powiedzieć Kubie, żeby przywiózł go nam już na wyjście ze szpitala, bo stwierdziłam, że to będzie fajna opcja
opcja, żeby go mieć w samochodzie, kiedy będziemy wracać właśnie ze szpitala, także jeszcze się zastanawiam. W każdym razie jest w torbie, w razie czego mogę go zawsze wyciągnąć. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że film się Wam spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście proszę łapkę do góry. Zachęcam Was, żebyście subskrybowali mój kanał, bo wtedy będziecie ze mną na bieżąco. Zaglądajcie także na moje social media, bo tam na pewno pojawi się pierwsze zdjęcie mojej córeczki. Tymczasem żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnym filmie.